Dzielić się energią. To najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej. Rządzący zastanawiają się, co na to opozycja, która krytycznie odnosiła się do ich rad. Bartosz Łyżwiński. Unia Europejska w obliczu kryzysu energetycznego chce jednak stawiać na węgiel i atom, a taka perspektywa jeszcze niedawno w Brukseli wywoływała niemal zgorszenie. To jest po prostu niepoważne. Jak mogą kraje teraz w ciągu 2-3 miesięcy wrócić do węgla? W ten niekonsekwentny sposób myślenia wpisuje się kopalnia i elektrownia Turów, które decyzją TSUE miały zostać zamknięte, co prawda w wyniku czeskiej skargi, ale jak mówi europoseł Zbigniew Kuźmiuk, zabrakło refleksji, że kompleks Turów daje Polsce 7% energii. W sytuacji, kiedy idzie tak dramatyczny kryzys energetyczny, to właśnie... Szanowni Państwo, to już nie jest symulacja, to nie są przepowiednie, to się zaczyna już dziać. Urzędnicy. Teraz ci sami unijni urzędnicy wobec niedoborów energii opracowali strategię na sezon zimowy. Trzeba oszczędzać, mniej grzać i obniżyć temperatury do 19 stopni Celsjusza. Podczas zimy gazowej październik-marzec duże oszczędności... O mój Boże! ...wdrażając alternatywne źródła ciepła do ogrzewania miejskiego... Niemcy już mają w gospodarstwach domowych dramat. Znaczy dramat, teraz mamy lipiec, szanowni państwo, ale... ...poprzez nakaz. Komisja Europejska będzie na pewno naciskać na państwa członkowskie, żeby te oszczędzały... Ja wiem, że to jest TVP Info, zaraz powiecie, że oglądam tutaj pisowską stację, ale to nie chodzi o to, bo to... To jest w internecie, w mediach publicznych, w gazetach i praktycznie już wszędzie, także... No, jak mamy możliwość, grzejemy się butlami, propanem, kupmy już teraz. ...że musi wygaszać swoje elektrownie jądrowe. Solidarność gazowa na razie to tylko propozycja, ale być może zostanie poddana pod głosowanie przez państwa wspólnoty. Dzielimy się gazem z Niemcami, czy się nie dzielimy? Jeśli Platforma Obywatelska będzie za 2 lata rządziła, obiecuję państwu, że nikt w Polsce, nikomu w Polsce gazu nie zabraknie. Nie, ale to nie jest zupełnie pytanie. Ja się pytam, czy zagłosujecie? To jest dobry dowcip, dobry dowcip. Tak jest, teraz Platforma. Z Unią Europejską. Daj Boże, żebyście nigdy do władzy nie wrócili. Polską suwerenność. Nikt nie chce, żeby Niemcy mieli. Eksperci nie mają wątpliwości, że argumenty do szantażu energetycznego Putinowi dały Niemcy poprzez oba gazociągi Nord Stream. Nawet teraz Niemcy naciskają, by ominąć sankcje na Rosję i dać zielone światło, by serwisowane w Kanadzie turbiny gazociągu trafiły do Gazpromu. Wszystko, co legalne, jest uczciwe. Niemcy, które doprowadziły do uzależnienia strukturalnego swojej gospodarki od rosyjskiego gazu i próbowały wpędzić w to uzależnienie inne gospodarki Unii Europejskiej, powinny ponieść pewne konsekwencje swojej polityki. Władze SPD, partia kanclerza Scholza, nadal nie podjęły decyzji o usunięciu z szeregów partii Gerharda Schrödera, przyjaciela Putina, który zasiadał w radach nadzorczych rosyjskich państwowych spółek energetycznych. Bartosz Łyżwiński, Panorama. No i tak, szanowni państwo, no tak to wygląda, także przepowiednie Adolfa Kurnickiego i innych prepersów, to nie były przepowiednie, to jest analiza, wnikliwość i czytanie między wierszami. Szanowni państwo, trzeba się przygotować, ale ze spokojem i najlepiej teraz, a nie jak przyjdzie październik czy listopad i obudzimy się z ręką w nocniku. Dzięki, trzymajcie się, cześć.